Witam was, kochani, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Horizon Zero Dawn. O kurde, idą. Skurczybyki. To chyba ta karawana, co tam była. Natomiast, kochani, zanim tam sobie przejdziemy dalej, pokażę wam... Najpierw się schowam może tutaj, bo przecież jakaś tragedia jest. Kochani, byłem... Nie tu. Tu. Byłem wszędzie. Znaczy, może nie wszędzie, ale... Byłem, kochani, tu na górze. Jakoś to ma... O, tutaj. Byłem tutaj, w sumie żadnego questa nie brałem, po prostu sobie popatrzyłem, co kto ma, gdzie kto, co się dzieje, także pogniska trochę sobie zrobiłem i muszę powiedzieć, że faktycznie pustynne tereny są, tutaj dookoła przeszedłem sobie. Natomiast tu są te paszczaki śmieszne i tak dalej, no musimy iść tam, także kochani, pójdziemy sobie do tego żyrafa dzisiaj, bo to jest nasz cel. Co prawda jest ciemno, ale mam nadzieję, że damy radę, tu jest karawana. Można by jednego... Nie, no już robiliśmy ten akcję z karawaniarzami. Także, kochani, biegniemy sobie szybciutko. To jest 1500 metrów, co prawda, ale to powinno być w miarę. Chyba. Chyba w miarę. Nie, moment, tam jest gościu. 312 metrów. O ty ku... Stój, stój, stój! On się wpierdzielił w tego... W skurczybyków tam. Moment. Bo tutaj się dzieją rzeczy niestworzone. Natomiast muszę powiedzieć, że gra na padzie jest dużo lepsza. No, nie strzelanie, ale tak bieganie i w ogóle. Więc odkryto obszar ognisko. Moment, gdzie to ognisko jest? To jest ważne ognisko. Tam. No, także troszeczkę życia straciłem, bo tam walczyłem z różnymi ludźmi, ale... Znaczy z ludźmi, z maszynami. A ludzi akurat nie widziałem. Także tak, to sobie przejdźmy tam do żyrafa. Może trzeba będzie jakoś... dziwnym sposobem na niego wskoczyć znowu, nie wiem, bo nie byłem. Oczywiście specjalnie nie byłem, ale tak to ogólnie sobie pograłem chwilkę, troszeczkę sobie doświadczenia nabrałem. Ale tak to chyba żadnego punktu umiejętności specjalnego nie posiadam. Nie, mam punkty umiejętności, właśnie nie brałem ich. Znaczy nie używałem ich ze względu na to, żeby można coś było z wami coś wymyślić. Można by tą cichą eliminację zrobić. Właśnie myślałem o tym bardziej. 15% obrażeń od wszystkich ciosów. Długi unik z przewrotem. A nie, to braliśmy. To czemu tego nie mam? Brałem to na bank. Brałem to na bank, bo to jest taki po prostu unik duszy. Normalnie jest taki. A jak przytrzymamy, akurat... Mój fokus odbiera kolejny sygnał. O, fokus, kurde. Okruchy metalu. Dobra. Bo jestem mega, kurde, widoczny. No dobra, żyrafie, skurczybyku. Pytanie, czy po ciemku mi się uda ciebie? O, są takie ptaszydła skurczybykowe i muszę powiedzieć, że one nie są wcale wesołe do walki. Ale ogólnie... Ogólnie większej tragedii z nimi nie ma. Czujki, jest żyraf. Zachowuję to na szlak. Zachowuj na szlak. Są paszczaki, kurde, tylko gdzie on lata tam? Trzeba by wejść na tamtą skałę naprzeciwko chyba, nie? Ale sporo, kurde, tutaj stworzeń wszelakich. Niestety paszczaków chyba mi się nie uda zdominować, bo nie mam takiej możliwości. Jest czujka. Można by czujkę zdominować. Muszę zbliżać się do źródła sygnału. Tak, jest żyraf. Ciemnijmy tę czujkę. Niech ona będzie naszą czujką. To nigdy nic nie wiadomo, kiedy pomoc takiej czujki się przyda. Bo ten żyraf leci tam, więc wydaje mi się, że tam jest paszczak. Tu jest żyraf, o skurdybek. Dobra, jak ty idziesz, mój miły? Jak ja na ciebie mogę wskoczyć w ogóle, bo to jest pytanie. Gdzie ty, kurczę? Dobra, schowajmy się, bo tutaj widzę, że te krokodyle... Ja wiem, że tam ta czujka nasza za chwilkę sobie pójdzie gdzieś, ale żeby wskoczyć na niego, skurczybyka. Wydaje mi się, że na tamtą skałę, tam gdzie tamten jest. O? Dobra. Wywalmy to, bo to już wiemy, bo on, widzicie, albo chodzi wzdłuż tego, albo tej skały, więc tutaj mógłbym wejść na ten. Na ten element chyba. Na ten taki wystający tam na górze.
Tylko musiałbym, kurde, albo pokonać tego, bo on tu będzie łaził. Raczej go nie zdominuję. Wydaje mi się, że nie mam takiej mocy przerobowej. To jest nasz. A my nie mamy tego, przepraszam bardzo. Moment. Bo to jest ważna kwestia. Czy my nie mamy tego, że na zawsze to jest? Nie, to jest zielarka. To jest precyzja, ale ja mówię o dominacji bojowa. Trwała, to mieliśmy wziąć. No. Gdyby to było dobre, no ale nie jest dobre. Dobra, wiecie co? Zrobimy tak, ja się przełączam szybko na ten. Na klawiaturę, fokusujemy go. No jest podatność na ogień. Natomiast mam łuk nowy, który daje więcej możliwości. Stój. Nie spodoba ci się to. No i nie podoba mi się. Dobra, gościu, wybuch. O kurde, napierdziela tym. Nie wiem, czy to nasza trójka go dziobnęła? Tak. No i niedobrze. Bo straciłem doświadczenie. No dobra, ale weźmy soczewkę. O! Dużo więcej obrażeń zadaję w ogóle. Tym łukiem. O! No i się kurde. Tak to kończy potem. Ile was tu przyjdzie? Bo widzę, że jest was dwóch chyba. Chciałem go dziabnąć z włóczni, ale widzę, że... Dobra, 1380, no właśnie. Dobra, chłopak. To jest nasza czujka, która była wcześniej nasza. Ale nie jest, dobra, niech ona sobie zginie. Mamy poziom dodatkowo. Ale przynajmniej chyba dostęp do żyrafa będzie sensowniejszy. Dzięki temu, ja wiem, że tam po drugiej stronie jest jeszcze. Mogę się rozluźnić. No to nie, wolałbym się nie rozluźniać specjalnie. Trafić, kurde, nie. No, zauważyłem fuksem tylko ten znacznik ataku. Bo te czujki są też chyba nieodporne na ogień. Byłoby to ciekawe, gdyby nie szukały mnie. Dobra. Doróbmy strzało, mam tylko 3. W sumie tego potykacza nie ten, porażacza nie sprzedałem go, ponieważ mamy teraz takiego specjalnego, który ma różne rodzaje. Więc... Oż to cholery! Schowajmy się tu. To był chyba Bysior, czy jak on się to nazywa. Jakoś one się nazywają. Bo to są te kłopaki, ale to są jakieś specjalne. Gdzieś to odkryłem, ten gatunek, że tak powiem. Gdzieś on tam był, chyba w dół gdzieś. Bo tu jest przejście właśnie do Strażnicy Poranka i tu gdzieś można było atakować właśnie te Bysiory, czy jak one się tam nazywają. Chyba tak. Dobra, jak tam strzały są. Ten jest gościu tu. Chciałbym go faktycznie jakoś pokonać. Oczywiście mógłbym go... O! I co, pokonamy go chyba. On jest nieodporny na ogień. Podświetl ścieżkę. On idzie tędy. Więc gdzieś myślę, że go gdzieś tu dziabniemy. Nie wiem, czy będę mógł kilka takich zrobić, ale wydaje mi się, że nie. No tam jest jeszcze jeden paszczak, skurczybyk, uwaga, idzie. Pojemniczki, kurde, na bańce, ale nie wiem, czy je... Może się pali.
wybuch faktycznie porządnie. Dobra, git, ale widzę, że człowieczka się przypamiętała. Powiem szczerze, że to są tereny już takie dość mocne. Serce chłopaka jest żyraf. Żyraf się ty się nie przejmuj niczym. Z tobą się zajmiemy za chwilę. Moment, bo ta czujka. Ona jest podatność na ten. Ma. Na przebijanie. Tak jest, nie ma tu nic ciekawego. Dobra. Są jakieś te roślinki leczące, więc sobie szybciutko je zbierzemy. Tam jest kolejny kłapak. Kurczy byk, modyfikacja od ognia, spoko. No, bo wydaje mi się, że tutaj muszę wejść, nie? Na górę. Albo tu. Zachowam to na szlak. Zachowaj. Albo tu, albo tu. Nie mam pojęcia. Zaraz zobaczymy. Niech on przyjdzie po prostu. Ja sobie w tym czasie strzały dorobię. Bo to warto. Dobra, ulepszenie torby. No właśnie, kurde, powiem szczerze. Jak on tu łazi, to niespecjalnie widzę, którego miejsca mógłbym go dziabnąć. Bo to wydaje mi się, że to nie jest kwestia wskoczenia mu bezpośrednio na głowę, tylko bardziej na ten obok. Tam był blisko w sumie. Widzicie, to jest taka ta platforma, nie? O, tu by się rozpędzić, nie? I pyk. Ale zobaczymy tutaj, w tym miejscu. Chyba, że tu? Chyba uda mi się przeskoczyć stąd. No właśnie. No. Ja sobie kucnę, bo tu kurde. No. O, te ptaszydła są straszne, kurde. Napierdzielają, pikują i w ogóle. Gdzie ja mam się go, kurczę, złapać? Gdzieś go miałem się złapać, ale gdzie? No. Jakiś rozbieg trzeba by wziąć. Aha, dobra, widzę. Ten taki pałąk wystaje. O tu. Okej. Czas się wspiąć na głowę. Dobra. Zdominuj żyrafa. Moment, tutaj muszę iść, nie? O właśnie. O właśnie, właśnie. Dobra. Jest. Git. Dobra, jest, kurde. Polama. Dobra, zejdźmy na dół. Ty żyrawku sobie chodź dalej. O, potężna machina. Przepraszam. Muszę wziąć. No dobra, mamy mapę nową. Także ten żyraf jest zdominowany. To sporo faktycznie mapy sobie tutaj. O właśnie, tu są te. Jak one się kurczy nazywają? Wydaje mi się, że besiory. To jest kolejny żyraf. No właśnie myślałem, żeby tego jeszcze zrobić, ale to chyba nie dzisiaj. To jest obóz bandytów. Tu jest coś. Bo my jesteśmy tu. Tak naprawdę bym poszedł albo do... jak ty się tam, kurczę, nazywałeś? Do bieguna. Albo do wielkogłowa, nie? Ale zobaczcie, kurczę, już przed chwilą miałem poziom, nie? I tu już mam połowę doświadczenia potrzebną do następnego. No i w ogóle aktualizacja była, jak w sensie, teraz odpaliłem grę, dzisiaj w poniedziałek. To była aktualizacja, także może coś się tam pozmieniało ciekawego. Nie czytałem specjalnie, wydaje mi się, że optymalizacje kolejne albo jakieś łatanie bugów. To jest co? Moment. Tam jest biegun, no właśnie, tam tylko, że to jest zniszczony biegun, nie?
tam jest ten gościu? No, Bysior, tak dobrze mówiłem. Są skurczybyki, ale naprawdę na bieguny mi wszystkie zniszczyli. Ale płomienie się przydadzą, przynajmniej przydadzą. Nie, no to tyle, jeżeli chodzi o moje zbieractwo. W tym miejscu. Dupa, dobra. Jestem tu, pójdźmy sobie tu. Ja wiem, że miałem robić jeszcze misję taką, ale... W sumie, bo tu są wielkogłowy, można by się przedostać jednak tam. Na drugą stronę, to trzeba uważać na tych skurczybyków tu. Dobra. Mamy kwiatek. Potrzebujemy, kurde, bo nie ma. Tu jest kolejny skurczybyk, moment. No bo na pewno go nie zdominuję. Mogę podejść ewentualnie i próbować, ale... Wątpię szczerze. Skurczybyki takie wytrzymałe, że nie pytajcie. Dlatego nie będę atakował z tym cichym atakiem, ale... Przytrzymaj, aby zdominować. Momento. Czy mogę wejść na ciebie? Nie. No, wejdzie się bez walki. Nie obejdzie się bez walki? Dobra, muszę się... Wow, 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 wow. Nie wiem, co on ma. Ciekawego podatność na rozpierdzielanie pancerza. Pierniczony. Chciałbym mu jakieś... zniszczyć kawałki. Dobra. Rozpierdzielone to. To chyba też jest rozpierdzielone. Powiem szczerze, że przydaje się ten moment na... Czy moment? No, ten dłuższy skok, to na pewno się przydaje tu. Ten zdominowany. Ten rozpierdzielony. No. Zrobiłem podwójny skok, ale... Ale niestety... A to był bardzo zły pomysł, żeby tu jednak przyjść. Uciekamy. Dajmy sobie roślinkę jeszcze szybciutko. O kurde. Dobra, nie wiem, czy mój żyje, czy nie żyje, czy to wszystkie rzuciły się na tego. Dobra, niech oni sobie pójdą po prostu. Mam nadzieję, że mnie widzą. O, ten dostaje, bum. No właśnie, 690, zabicie maszyny. Chciałem szybko z fraga ukraść typowi. Właśnie nie wiem, czy to jest gościu jakiś ten. Przeklęty Bysior! A nie, to są nasi chyba. Zniszczę mu te szczypce. Już nie będzie taki mądry. Nie wiem, czy gościu to jest nasz, czy nie nasz. Krytyczny atak. Dobra, to nie był nasz. Także sorry, Gregory, ale... Z naszej dwójki to ja muszę przeżyć. Za wysoko. Dobra. Ja wiem, że to bandyci są gdzieś nieopodal, nie? Dobra, zabieramy co możemy i spadamy, bo widzę, że... Zwój odrywania, no... To odrywanie, kurde, tutaj dało radę. Ale myślałem, że te pysiory będą jakieś takie mocniejsze. Dobra, zjedzmy sobie... Kwiatka. Mogę ich wkrótce potrzebować. O, no, no, możesz, możesz, kurde. Metalowe naczynie. no dobrze.
Tam są te kraby. To jest to ognisko. Ale... Moment, bo ja nie wiem, gdzie miałem iść. Tu jest ognisko z krabami. Aha, po tego wielkogłowa. Nie, nie, nie rób tak. Nie rób tak. Dobra, zapiszmy szybko. W ten oto sposób. I tu są te wielkogłowy. Po drugiej stronie prawdopodobnie. O, tylko jak się kurde na nich dostać. Tylko bez paniki. Czemu bez paniki? Nie wiem, czy ten wejdę, raczej nie. No, to zdrowie kurde muszę brać niestety. To się na pewno przyda. Dobra, są skurczyłki. Nie. Nie bój się. Nie, no potrzebuję jakiegoś wierzchowca, nie? Bierzemy sobie. Dobra, widzę, że już mam dwa paski życia. W razie czego... Tu jest królik, tu jest ten. Dobra, no skoro to mamy... Tak, no to wiemy, że tu wielkogłów jest. I miałem w sumie... udać się tu. Czyli w sumie tam na wprost jak patrzę. Nie, tam na wprost jak patrzę. 460 metrów, no ale mam nadzieję, że damy radę. Biegnij, biegnij. Czy lecznicze zioła. Tu są kolejne wysiory w ilości 4. Wolałbym chyba tędy jednak nie przechodzić. One się niestety chyba respawnują, nie? Po tym, jak się odejdzie daleko. Z drugiej strony jest to ekspowisko jakieś, ale... Z trzeciej strony oni tam walczą. Dobrze, niech walczą. Tymi strusiami. Mógłbym fragi pozabierać, nie? Ale nie chcę mi się specjalnie. To jest jakaś wieża. Leczniczy doliniec. A... Nie wiem, czy to... Ja rozwaliłem, czy to... Strzelają do mnie z tyłu. Właśnie nie wiem, co tu jest, kurde, bo nie byłem tu. Czy to nasi, czy nie nasi? Jestem gotowa. Jestem gotowa, tylko na co? Oni zazwyczaj nie wychodzą stąd. Czy stąd. Ci strażnicy, bo tam jak byłem w tym strażnicy poranka, trochę mi się ze Skyrimem kojarzy. Kiedy przybywa do królestwa, nikt nie chce wziąć się do pracy. Ale ty nie jesteś taka. A, to jest po prostu jakieś takie... Taka strażnica i tyle. Można się tu schować, jak... Będą jakieś problemy na szlaku, ale tak to... To słabo. No dobra, mamy to ognisko. Tu są paszczaki. To jest w ogóle jakaś dżungla bardziej, nie? I tam jest... Kolejny żyraf. No chyba, żeby faktycznie tamtego żyrafa dziabnąć. Plus coś, no ale z drugiej strony, no mamy misję. Zemsta córki, no właśnie, tutaj trzeba by pójść. Miasto Słońca. Zemsta córki, 15, no. O. Tam, nie? Niby. Czy tam? Mam zaznaczone... Ale w sumie, no, mam zaznaczone to i to, więc... Więc dobra. Lećmy po linii prostej na górę. Na górę. Wprost, na wprost. Tak wiem, była roślinka lecząca, mogłem ją wziąć, ale nie wziąłem. To jest obóz bandytów. Marszczyn, marszczyn. Jest dzik.
Są bysiory. No i nie fajnie. Bo tu mamy skałę dookoła, wiecie co? Wolę chyba koło tego ptaka przejść i tam koło wielkogłowa, więc pojedziemy tę dookoła sobie. Dobra. Jestem ptakulec. Jakoś go specjalnie nie potrzebuję. Tutaj coś kopię. Kopię, atakuję. Mam iść tam, ale ogólnie mam iść tutaj. Cztery ptakulce są, widzę, z tyłu. O, no, bardzo zły pomysł. Dobra. Ty, słuchajcie, jakiś ten, jakiś nowy stwór. Tu. Zaznaczony ma na mapie. No właśnie, co to jest za kurczę skurczybyk? Gdzie co? Przejdźmy sobie kawałek się. W dżungli, no bo tutaj są albo ten. O! To kurde jest. Lis! Nie, nie, jest śmigacz! Myślicie, że śmigacz jest ten? Jest kolejnym wierzchowcem tego? Kolejnym wierzchowcem po prostu? Wydaje mi się, że nie mam go zdominowanego, ale zobaczymy. Nie, mam. Tak, dosiąd śmigacza. Wygląda mi na takiego śmigulca. Ty, no popierdziela, elegancko. Czujka. Ciach, czujko. Ciach. Kurde, a co się będziemy? Na śmigaczu. Tu jest kłapak, ale to tam z kłapakiem nie chcę sobie ten. Zaczynać na moment. Muszę powiedzieć, że fajne są tutaj tereny, takie dżunglo... dżunglo afrykańskie, ale ten, dobra, moment, tutaj się coś dzieje. Jest jakiś most, kurde. Bo to jest ten most, który widać. To jest ognisko. A, no i południk jest tutaj, nie? Tak, w tej dżungli. No to w sumie niedaleczko, ale... jak mówię, nie zamierzam na razie do południka iść, to zrobimy w następnym odcinku. Ale póki co, pójdźmy tu. Nie, to śmigacze kolejne, nie? Nie, to wielkogłowy są. Dobra, to nieważne. Muszę dorobić strzał szybko. W razie W. Jesteśmy tu i co? Moment, moment. No mogłem iść do tyłu. Wiecie co, pojedziemy do tyłu w ramach... w ramach ucieczki przed śmigaczem. O oż kurde, faktycznie. Stara... jak mnie starano. Ej. Jak mi podwójny kombos za tego zapodał. Dobra. No naprawdę. A, naprawimy go, mamy trochę. Wiecie co, w sumie bez sensu naprawiać, skoro obok jest inny, taki o takich samych statystykach, nie? Kamyk. Mamy kamyka 10. Tu le... no, 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 no. Bo to są... piłozęby, no dobra. Te piłozęby to akurat nie aż... już nie aż taki problem, chociaż... tam jest ognisko i ta kwestia tego ogniska to była, no ale dobra. Są piłozęby, to nie będę już tam się z nimi... zadawał specjalnie. Przejdźmy przez most i w prawo za mostem. Odkryto, odkryto obszar ognisko. No właśnie, tu. Zapiszmy sobie to. Nie będę z nimi gadał, bo jeszcze jak mówię, to nie ten moment. Do samotnej skały. No właśnie zamierzam. Samotna skała jest tam.
Tu są czujki w ilości 3. Tu jest ptakulec. No, sporo ich tu, powiem szczerze. Biegnij! Ale chyba nie jest pułapką. Będę cicho wjechała na pewno. Nudno mi nawet, gdy nie gadasz, że jest nudno. Stój, wyrzutku! Co ty tutaj... Przybyszko, wyrzutku! Prefekt Zaid twierdzi, że bandyci pojmali tu dziewczynę. Nie wiesz, gdzie ją mogli zabrać? Zaid ci powiedział, co? Tu nie ma bandytów, dziewczyno. Ale mogę ci pomóc znaleźć przyjaciółkę. Szef przysłał nam nową, chłopaki. Złapcie ją i dobrze zwiążcie. No i tyle. Dobra, w takim układzie niestety muszę się szybciutko... O ty kurde, dobrze! Dobra, 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 dobra. Zostaw go! Już, spokojnie. 3 tylko było. To nie dacie rady. Zaraza. Się trochę czuję jak Geralt w sumie. Już teraz. Z płotką. Dobra, pierniczeni Karja. Na koi, kurczę. Oni tutaj chyba porwali. Idźmy wyżej. Może coś ciekawego będzie. Ładne widoki. A ktoś, kurde, biegnie. Pionier. No. No to można wejść czy coś? Momento. Czy mi się otwiera? Nie. Jakby można było, to bym otworzył. Ale fort fajny, w ogóle architektura. Bardzo, bardzo fajne miejsce. Fajnie jest to zostało zrobione. Ja wiem, że zbadaj samotną skałę, ale to raczej zbadaj samotną skałę pod względem chyba tego. Halo, jest tu kto? Chyba, że tam na wieżę trzeba by wejść. Po którędy, kurczę. Ewentualnie tu. Nie. Też moment. Jest jakieś tajne przejście, czy to kurnik jest? Nie, nie mogę wejść. Nie ma niestety żadnych żółtych tych, nie? Kawałeczków, które mogłabym złapać. Też pozamykane. Też nic nie ma. Są pionierzy, no ale tak to kurde, nie mam pojęcia. Pierwszym moim tutaj pomysłem było wejście tu. A mógłbym wejść ewentualnie na górę i zeskoczyć tam, nie? Tak jak próbowałem wcześniej. Nie, nie złapię się tego. Znaczy ja widzę, że tutaj 33 jest napisane, ale to... jest ten. Oni tu nic nie mają. Tutaj raczej nie upiekli na koi. Może ją do studni wrzucili? Albo tam gdzieś coś. Bo przejście jest tu. Tajne. W środku chyba nikogo nie ma, jeżeli patrząc tak przez ten. Przez okienko. Mogę tutaj, kurde, nie spaść. Może być różnie. No! Kurdej! Badaj samotną skałę. No dobrze, no widzę. O, tam bym musiał wejść raczej, ale... Którędy, bo tutaj przejścia raczej nie ma z lewej strony, nie? Nie. A szkoda. Moment. Trzeba się, kurde, rozpędzić. Na ostrożności. Dobra. No i co? No chyba, że nie miałem tu wejść po prostu.
Fokus nic nie mówi. O, tam jest. W wózku są łańcuchy. No. Nie tylko. Również kajdany. Gdzieś transportowali więźniów. Dobra. Dawaj, śmigaczu, lecimy. Pewnie trzeba będzie skarża, kurde, powalczyć, no ale dobra. Jest się disco biegunowe. Tu jest ognisko, ja sobie pozwolę zapisać jednak. W razie gdyby coś się tutaj działo dziwnego. Jest wózek, wózek. Tu jest kolejne ognisko. Murana koła jest w środku. A właśnie. Trzeba będzie się tam przekraść, zakraść, kurczę. To nie będzie dobra sytuacja. Natomiast chciałbym jeszcze pozbierać trochę roślinek leczących. To faktycznie nam brakuje troszeczkę. Ale. Dziewczyna Nora w dziurze jest fajna i chuda. Nawet o tym nie myśl. Zajd mówi, żeby jej nie tykać, bo cena spadnie. Chyba Nakoa tu jest. Muszę przebić się do niej przez tych strażników. Z których strażników? No właśnie, kwestia jest tego, że trzeba będzie obejść to chyba dookoła. Albo po prostu wejść przez dziurę w murze. Wiecie co, zanim to zrobimy, faktycznie pozbieram trochę rzeczy. No jeden okruch to tak trochę mało, ale lepszy taki niż żaden. Dobra. Nieważne. Wiecie co? Kochani, wydaje mi się, że ten atak zrobimy sobie w następnym odcinku, bo tak patrzę na czas. Tak, to są te kurde ptakogłowy i tak dalej. Tam jest kolejny. Tu jest ten żyraf. Właśnie nie wiem, jakie one obszary, kurcze, mają. Bo tego żyrafa, jak mieliśmy, gdzie on tam biegał? Tu. No to w sumie mieliśmy ten kawałek odkryty. Znaczy, no mógłby być większy, ale wydaje mi się, że tak w połowie gdzieś tu, nie? Coś takiego. No. Także tego, że... W sensie, no, zrobimy tę akcję ze strażnikami. Polecimy do żyrafa w następnym odcinku i prawdopodobnie wrócimy tu w ramach chyba misji nie terenów łowieckich, właśnie obozy bandytów, ten w Dwuzębie, wyzwól osadę, tylko no właśnie tu jest, no właśnie tutaj, tych bandytów i to jest w sumie 6500 punktów doświadczenia, czy nawet 7500, co prawda nie dostaniemy wtedy umiejętności, ale już teraz mamy 2 punkty umiejętności. Nie, wydaje mi się, że weźmiemy tę dominację bojową, no. Ta dominacja jest trwała, to będzie bardzo dobry pomysł. Żeby mieć zawsze kogoś, nie? Przy sobie. No, także kochani, na tym kończymy. Idzie chyba... No właśnie, nie wiem, czy... Nie, no, noc była, kurczę, już z nami. Wcześniej, w sensie z nami. Noc już była. Także w następnym sobie odcinku zrobimy właśnie akcję z tym i z żyrafem prawdopodobnie. I z bandytami. Znaczy, no zobaczymy, jak będzie czas. Kochani, dzięki za uwagę, trzymajcie się, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa, pa.